Dziś Barbórka, czyli święto całej branży górniczej. Chociaż kopalń, a co za tym idzie górników, jest coraz mniej, to tradycja Barbórki nadal jest w regionie bardzo silna. Dlatego jeszcze przed świtem górnicze orkiestry budziły mieszkańców i organizowały przemarsze ulicami miast. Górnicy składali też kwiaty, by uczcić pamięć zmarłych kolegów i ofiar katastrof. Na miejsce ostatniej, największej w tym roku, przyjechał do Jaworzna prezydent Andrzej Duda. Fatima Orlińska. Dla dzieci cukierki, dla wszystkich muzyka. Tak swoje święto obchodzili górnicy kopalni węgla kamiennego Wesoła Mysłowice. Po porannej pobudce mieszkańców złożyli w cechowni kwiaty przed ołtarzem świętej Barbary i wspólnie z przedstawicielami miasta dziękowali za miniony rok. Jak mówią górnicy, 4 grudnia to zawsze czas wzruszeń. Nie wyobrażam sobie nie być. Uczczenie tych górników, którzy zmarli. No i swoje podziękowanie za sobie. 8 lat na 9. 90 na metrze. Brakuje panu tej pracy? Pracy nie. Brakuje może kolegów, tego kontaktu, a pracy nie. Jest to niezwykle miłe, jeżeli ktoś zaprosi swoich bliskich, swoją rodzinę i w tym dniu o tej godzinie przed mszą świętą, rzeczywiście przy tym ołtarzu świętej Barbary pokłoni się, zaduma się i wspomni tych swoich bliskich i tych, którzy pod nami, pod naszymi stopami pracują. Mój dziadek pracował na kopalni, mój tata, mój brat pracuje na kopalni. Drugi brat też już zmierza ku pracy na kopalni, ukończy szkołę za niedługo i też chce właśnie pracować. Jak ta orkiestra idzie, budzi tych ludzi, te dzieci patrzące w oknach, machają, no fajne to jest, bardzo fajne. Pamięć o górnikach i górniczej tradycji przywołał dziś również Sosnowiec. Świętowanie odbyło się w symbolicznych punktach miasta, które w latach świetności branży kojarzyły się z górnictwem. Reprezentacje miasta wraz z przedstawicielami branży górniczej złożyli kwiaty przy pamiątkowej tablicy na Niwce, a przy lampie górniczej zapalili znicz. Sosnowiec miał wiele kopalń. Pokolenia górników mieszkały i dalej mieszkają w naszym regionie. To bardzo ważne, żeby kultywować pamięć o tych czasach. W Sosnowcu powstaje coraz więcej miejsc pamięci. Już praktycznie każda dawna kopalnia ma po sobie jakiś symboliczny zakątek w Sosnowcu. Nie dla wszystkich jednak tegoroczna Barbórka jest powodem do radości i świętowania. W Jaworznie, gdzie 28 listopada doszło do wypadku pod ziemią, w którym śmierć poniosło 4 górników, odwołano wszystkie barbórkowe zabawy, a w mieście ogłoszono żałobę. Dziś między innymi z ratownikami zakładu górniczego Sobieski w Jaworznie, którzy brali udział w akcji ratowniczej, spotkał się prezydent Andrzej Duda. Nie każdy może tą pracę wykonywać, zwłaszcza w tej części, w której dzieje się ona, jak to górnicy mówią, na dole. Tam właśnie na dole stał się ten wypadek. I jest to taki smutny czas refleksji, ale z drugiej strony dzisiaj przede wszystkim trzeba zadbać o najbliższych, o dzieci, które pozostały osierocone po śmierci ojców, o te rodziny. I to się dzieje, jestem tutaj wdzięczny władzom spółki, władzom kopalni, górnikom, pracownikom kopalni za to, że otoczyli rodziny opieką, za to, że nikt w tym czasie nie zostaje sam. W tym roku śmierć w kopalniach poniosło 15 osób.